Siemaneczku. Siema. Siema. Siemka. Widzowie, siema. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Siema. I tak dalej. No. Siema. Co sobie dzisiaj porobimy? Siema. Nudnego. Siema. Siema. Ty kurwa. Siema. Skończyło mi się. Siema. Siemka. Siema. Siemanko. Co tam? W porząsiu. Lampa jak chuj, co? Liquidu. Lampa jak chuj, wysy mówię, co? Liquidziku. Mówię, parówa jak chuj, co? Parówa jak chuj. Tążcik jest super. Zapomniałem o jednej rzeczy, a poczekaj. Napisała do mnie wczoraj... Kurwa. Napisała do mnie... Zała się chyba pod spaliła. Wpływem alkoholu. Zała się chyba spaliła. Gdzie ona była? W piździe. Kurwa, nie znajdę jej teraz. A pamiętasz, co napisała? No pamiętam, ale trzeba powiedzieć imię. No to wymyśl. A może w prośbach jest? Nie, wszystkie to jest. Dobra, to jadę wymyśl po kolei. Wymyśl imię. Czekaj, o! Kurwa. Może tu? Może nie. Może tu? Może tam. Może tu, może tam. O! Napisała... Chcieli mi złożyć życzenia na Śpimy. Tak, chcemy. Napisała, że ty nie przeczytasz, ale że ja przeczytam. I napisałem, dobra. Chcemy. Powiedziała tak, powiedz... Hej widzowie, moja fanka na T-Cox ma urodziny nie wiadomo kiedy, ale... Sio lat wszystko. Wszystkiego git, napisała tak, bo piana była. Okej, okay. Wszystkiego najlepszego. Załatwiłem, nie ma za co. No super. Co dalej? Co dalej? No robimy sobie pomysł na Amazing jakieś. Gameplay dzisiaj? No dzisiaj nie będzie Amazing Gameplay już niestety. Dlaczego? No bo zbyt amazing był ten gameplay na ten kanał. Nie dałoby się spać przy takim kontencie. A mi się światło... Wow. Co ci ze światłem nie dzieje? Nie wiem, światło zapalić w ogóle. Wiesz? No. Światełko. A czemu to światło? Patrz, czemu to jest tak, że troszkę bez światła to ma różnica. Ja tylko lekkie wypełnienie. No. Ale jak pierdolę już kolejny level, to już tak ta kurwia, że czok. Już się nie da siedzieć. Mocno. Wyglądasz jak w solarium jakimś. No tak żółty, nie? Mogę wyłączyć. O kurwa. A ty masz ładny, jak taki, taki szary się robię. Jak szaro-biała, czarno-biała kamerka się robi. No. Nie dodaje kolorów. I chuj. Kiedy wyłączę, to co się stanie? Nic, bo muszę ustawić. O, a to jest do tego. Takie mam do syby. Coś na śpimy. Co masz do syby? Co? Jakie masz do syby? Takie? No. Ale, kurwa, coś. Ale w tej kamerze inaczej, bo w tą wygląda inaczej. No to jest nie ta kamera, tylko ten Canon. Dobra. Ja zawsze mam takie. Quizy. Teraz zmieniłem, bo ostatnio nie miałem tego czerwonego, a teraz to ci się pasuje ten czerwony. No. A jaki kolor pasuje do niebieskiego jeszcze? Czerwony. Dzięki. No spoko. Zrobimy test, widzowie. Żółty. Żółty też pasuje. Żółty i czerwony. Inne nie pasują. Biały. Albo zielony by pasował też. O, tak też fajnie. No. Też sypykę. Fioletowy też jakieś... ładny. A nie, to jest... Dwa. Czym to się różni? Wow. A, to jest to moje chyba. Czerwony jest chujowy, tak jest najlepszy. To było jakieś dziwne. Tak jest. Tam fajnie, jest tak niebiesko wszędzie. Mi się podoba, lubię niebieski kolor. Tam jeszcze się to światło żółte tam się jest. Zmienia. O kurwa. Chodź kurwa, odjebał oświecenie. Wiosenny kwiat, kurwa, Miami. Miami Vice. Polskiej młodzieży. O kurwa. O kurwa. O pierdolę. Dobra. O, ty, ja tu jeszcze mam lampkę, ja zapomniałem o tej lampce w ogóle. Której? A, faktycznie, to że mam gdzieś.
Ale nie używam jej, bo nie da się jej połączyć do aplikacji. No nie da. Więc dlatego mi się nie chciało tego używać. Ale to chujowe, bo to niebieskie by musiało być. Słuchajcie, połowa osób nie przekracza połowy punktów w tym quizie. Ciekawe. Jakim quizie? W takim jakimś, na stronie quizowa.pl. Który kraj jest nazywanym krajem findującej wiśni? No Japonia. Aha. Proste. Idzie jest next question. Tu trzeba kliknąć? Dwa. Aha, tu niżej. Kto grał rolę Vito Corleone? Al Pacino. Mafiozo jako Don Corleone, Don Vito w pierwszej części. Al Pacino. No jest Al Pacino, kurwa. Marlon Brando. Czy wątroba ma zdolność regeneracji? Tak. Bo jakby nie miał, nie żył. Jak nazywa się stolica Nowej Zelandii? Ty, kurwa, jak on się nazywa? Hamilton. Tak? To jest twoja odpowiedź? Brisbane. Która jest twoją odpowiedzią? No i chuj, Wellington. Blisko. Kto jest autorem książki Przeminęło z wiatrem? No chuj wie, bo przeminęło już. Emily Bronte. Emily Bronte mi kurwa pasowała. Też Margaret Thatcher, kurwa. Kto nie jest sygnatariuszem północnego... Chuj wie co, kurwa. No nie kto? Jest sygnatariuszem. No to jak nie jest, to nas nie interesuje, tak? No właśnie. Kanada i chuj. No i Unia, kurwa, tak myślałem. Czy aktorka Liv Tyler jest córką rockmana Stevena Tylera? Chuj mnie to obchodzi. Kto nienawidzi mizoginista? Dzieci. Kobiet. Dzieci. Do którego nazwiska odnosi litera E wraz z liczbą wielkości żarówki? O kurwa, Einsteina czy... No pewnie Edisona, kurwa, jak Einsteina. Victoria Beckham miała w zespole Spice Girls pseudonim. Kurwa, Britney Baby Spears. Spice. No, poor Spice. I co, przekroczyliśmy połowę punktów w tym quizie? No kurwa, nie przekroczyliśmy to, dlatego że połowa osób nie przekracza, my jesteśmy w tej połowie. A zrób jeszcze raz, to przekroczysz. No właśnie, to jest bez sensu. To jest wiedza o Polsce. To jest wiedza o Polsce. Dobrze, to będziemy wiedzieć. Trochę historii, aha, to nie będziemy wiedzieć. Dolina Kościeliska, Dolina Hołowska i Dolina Pięciu Stawów znajdują się w... Pieszczadach. Nie. Tak? Na jakich bier? Nie, no nie. W Tatrach. Zależy, do Tatrach? Po Tatrach, kurwa. Chyba wtedy tam się znajdujesz. Zniadują. Nie wiem. Tu ja można kliknąć Wikipedia i będzie wiadomo wszystko. Hala, gąsienica, kurwa, w sierpniu tak wygląda. Tatry. Wszystko Tatra. Jest wiadome. No właśnie. Fajne egzaminy by się tak rozwiązywało. Na zdjęciu widzimy zabudowę. W Wawelu ten, nie wiem, Wikipedia tutaj, ten, Jasna Góra, kurwa. Proste, co? Proste, tylko się spokój. Które miasto ma najwięcej mieszkańców? A to mieliśmy na odcinku, który ma więcej. Kraków ma więcej, no. Dobra, to łatwo. No to skąd jest zdjęcie? Z Krakowa? Flickr.com. Find your inspiration. Aha, to jest ciekawostka, no właśnie. Ale ciekawe. Konstytucja 3 maja została uchwalona. Została. A co on zrobił? Uchwalenie konstytucji 3 maja. No wiem. No 3 maja ustalili ją. A kiedy? Czekaj, to bardzo rozbiorze... łatwo sprawdzić. Nie, no to bardzo łatwo sprawdzić. Sprawdź, nie, kiedy był czekaj. Rozbiór. Sprawdź, kiedy był rozbiór, czy był w maju, jak tak, to ten, to po. No a maj, 3 maj, 7-9-7. No 3 maja konstytucja, kiedy był rozbiór. To po, jak 7-9-1. No i wszystko jasne. Kolumna znaje z Zygmunta. Ale którego? Ja wiem. Wazy czy... Chyba Wazy bym powiedział. Augusta. Ta? No nie, bo Wazy. A wiesz, jak że pseudonim... obok no, kolumny Zygmunta znajduje się jakieś tam gówno, coś tam... A, wiem! Bo kolumna Zygmunta została rozjebana podczas wojny i obok niej na Placu Zamkowym znajduje się stara kolumna Zygmunta i jej pozostałości. Tutaj? No, też tego nie wiedziałem. Tu? Od tego. Nie, tam jest zamek, on gdzieś po prawej to jest. No to sprzątają. Może tu gdzieś. No tam podnoszą pozostałości jeszcze. Pozostałości jeszcze zbierają. Nie, gdzieś tam leży. Okay. Jak brzmiał pseudonim Józefa, kurwa. No nie wiem, jaki miał nick. Dziadek. Dziadek do Domina dziadka. Ojciec wujek. Powiedział wujek. Brat, czyli fajnie. Brat.
Ja bym chciał wujek. No dziadek, mówiłem. Do orzechów. Według spisku z 2004 roku największa na świecie populacja tego ptaka gniazdowała w Polsce, choć wstępnie wyniki badań wskazują, że liczba spadła do 400 pn. O którym ptaku mowa? Bocian. Kormoran. Kormoran. Bocian. A to jest kormoran chyba. Przynajmniej z piwem mi się kojarzy. Fryderyk Chopin jest najważniejszy polski kompozytor w historii, żył w wieku. Och, no, co mnie to obchodzi? Już umarł. Czekaj. To był 18. No jak nie, kurwa? No to wujbie. Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo istniejące w lasach Cieszyńskich, na mocy lubelskiej, złożone z królewskiego i większego księstwa litewskiego. Ha! Budynek widoczny na zdjęciu to siedziba. TVP. Ej! Nie, tak? Tak. Ano tak. To jest TVP na Wołoski to jest. Poczty Polskiej w Warszawie. Fajne. Poczta Polska, gdyby nie paczkomaty. Jak liczna grupa obywateli ma prawo inicjatywy ustawodawczej? Co? Co to w ogóle znaczy? Chuj wie, 10 tysięcy. 100 tysięcy. O, faktycznie. Który król założył w XVIII wieku... No teraz pewnie Waza. Teraz pewnie Waza. August. No tam też był Waza, to tu August. No August, ale Poniatowski. Z którym mieście zrobiono to zdjęcie? Gdańsk. Ha, byłem tam. Ja nie. Strategicznym celem rządów pierwszego dwudziestolecia III RP było wejście do NATO, Unii Europejskiej osiągnięte. Nie wiem. Ja pierdolę. Spoko. O. Jak nazywał się poseł, który protestował na Sejmie Rozbiorowym, co zostało wieczone na obrazie? Szybko malował, kurwa. Hugo Kołłątaj. Rejenta. A, Rejtan. Rejent, nie Rejtan. Rejtan właśnie, a nie Rejent. Twój wynik, o. 9 na 15. Było na 10, to by było lepiej. Jak bogaty jest twój zasób słownictwa? O, fuj. Dobra. To będzie taki ten, słownik miejski. Które słowo najmniej pasuje do słowa rachityczny? O kurwa. O chuj, co to znaczy? Herlawy, kurwa. No herlawy. Gołębi. Nawet może jakieś wyjaśnienie, byście dbali tu coś ten? No, po co? No jest gołębi, no dobra, spoko. Ale pies. Rabelaisowski humor to sytuacyjny, czarny, rubaszny. Pewnie rubaszny, bo chuj wie co to ten. Znaczy. Wskaż zdanie, w którym użyto słowa w niewłaściwym znaczeniu. O kurwa. Mój pobrataniec, zawsze świetnie się dogadywaliśmy. To mój pobrataniec. Aha, to chyba dobrze. Inkryminowany argument ostatecznie mnie przekonał. Twój argument jest inwalidą, kurwa. Nie możesz potępiać w czambu czegoś, o czym nic nie wiesz. To mi się już nie podoba. Pojawił się na przyjęciu inkognito. To mi się nie podoba. Ale to było przyjęcie dla osób inkognito, czy on by się pojawił jako inkognito na przyjęciu? Nie wiem, ale to mi się nie podoba, kurwa. Ten czambuł. Wyjebałbym ci w czambuł, kurwa. No dawaj czambuł. Moje zdaniem drugie. Chuj to. No właśnie, inkryminowany. Ale to brzmiało tak jak przetłumaczone po angielsku. Jeśli stale coś nam zagraża, powiemy, że wisi nad nami ten. O kurwa, nic z tego. Widmo Rubikonu? Na pewno nie. Dawaj, tak? Widmo Rubikonu, no. Chuj, miecz Damoklesa. A może tak się mówiło faktycznie. Degrengolada. Bombolada. To degrengolada. Technika patroszenia ryb, analizowanie czegoś, rozkładanie czynniki pierwsze, inaczej staczanie się, upadek moralny. No, chyba to. Radzenie o czymś niczym. Degrengolada. Nie, to. Kurwa, tak myślałem. Kiedy pani pojawia się przed panem, wyłącznie w zarzucony na ramiona szlafroczku, nie można powiedzieć, by pokazywała się makimono. Makimono, nie no jak makimono, no to makimono, kurwa. Tak? No właśnie. No to nie, w dezabilu, okej, okay, au naturel. W dezabilu to jest, kurwa, ja jestem debilem, chyba. Nie no, to ja naturel pasuje. No jak makimono, kurwa, jak makimono, no to na chuj ma się nie pokazywać w kimono, jak ma. Ja pierdolę. To ten język wymyślał. Jak rozumiesz wyrażenie tertium non datur? No co, trzeci dzień miesiąca. No właśnie. Trzeciej możliwości nie ma. Aha. Audi multa loquere paca oznacza.
Audi Muli, Audi Muli Land Rover lepszy, kurwa. Co? Które? Audi Multa Locuere Pałca. Nie jest słów, więcej czynów. Aha. Nie jest słów, dużo mów mało. Antonimem słowa Lovelace będzie... Ej! Crusher. Stop! Stop! No stop, no. Wyjebało nagrywanie. Czemu? Bo za mało miejsca na dysku, ale wcale nie. O chuj, a może na jakiś ten nagrywasz? Co teraz? Czekaj, bo nie wiem, kurwa, teraz co się nagrało? No jak masz w MKF-ie, to się nagrało. Nagrało się. Prąd. Prąd wyjebało, to nawet nagrało. No czekaj, nic nie rób na razie, muszę odpalić dla widza. Dobra. No dobra, co tam pierdolisz, że za mało miejsca na dysku? Rozpoczynamy, kurwa, nagrywanie. Za mało miejsca na dysku, aby kontynuować nagrywanie, no jak, kurwa? Hmm. A, bo 40 MB mam, czemu? No właśnie. To AFK widzowie, muszę coś wyjebać, poczekajcie. Wszystko jasne. Masz coś pogadaj, do nich zagadaj, żeby mógł to wypierdolić. A co, nagrywasz? W sensie teraz jest audio, audio się samo. Nagrywa cały czas, ale no mów do nich, co się pomyślałem. A, no to może być audio, no to kurwa widzowie. To będę wam czytał, co mam poczytać. Nie, no opec kawał jakiś czy coś. Flight Club. Dobrze. No więc był taki kawał, że była sobie babcia i do tej babci przyjechała ciocia z Ameryki. To znaczy, że ta ciocia to była ciocia tak jakby, no jej ciocia, nie moja ciocia, tylko jej ciocia, ciocia tej babci, no czyli dla mnie to będzie kurwa praciocia jakoś, coś takiego? Nie, czekaj, jak jest praciocia? Ciocia mojej babci to dla mnie kto? Kim jest dla mnie siostra mojej... No nie, nie siostra, ale może to będzie jakaś wskazówka. Cioteczną siostrą. No dobra, dobra. Nie chyba. Cioteczną ciocią się siostreczną. Dobra, siostrą się nagrywa, możesz wracać do quizu. No dobra. Dobra, to wam nie będę opowiadał. Co wam będę opowiadał? W ten kawał. Babcia przyleciała, ciocia z Ameryki, kurwa. Dobra, dobra. Antonimem słowa Lovelace będzie fatygan, waplizator, monogamista, epugzer. Waplizator, fatygan. Bo przyjadł waporyzator. Tak? No dobra. O, monogamista, kurwa? A co ma wspólnego, kurwa, Lovelace z monogamią, ty? Znaczy, człowieku, wiem, Antonimem, czy no wiem Antonimem, no ale Lovelace to nie jest, kurwa, ja pierdolę, ale ten quiz nie ma sensu oficjalnie. Bo Lovelace, słuchaj. Eremita. Słuchaj. No ja wiem, że Lovelace, ale kurwa, to monogamista chłop, nie może być Lovelace'em? Jebie, a monogamista to ten, który się jebie tylko z jedną. No tak, no wiem, no ale to Lovelace co, nie może z jedną? Może. Moje życie jest Lovelace'em po prostu. Lovelace for one. Ej, poczekaj, ja muszę to Eremita powiedzieć widzom. Ja muszę to powiedzieć widzom na kanale Śpimy, bo tego nie opowiadałem jeszcze. Wiecie, czego? Że kurwa przez 2 tygodnie ogarniałem model Taco Hemingwaya i kurwa związany z tym content, żeby zrobić odcinek z płyty AI Taco Hemingwaya. I w dzień, kiedy wszystko było gotowe i na dzień przed tym, jak mieliśmy to nagrywać, chłop kurwa wrzucił płytę po 3 latach. Ja no. Pierdolę. No żart kurwa to jest. Ja pierdolę. Naprawdę. Rzucił sobie płytkę. Chujowy ten gelato, a tamten drugi fajny numer. Ja nie słuchałem, się wkurwiłem. Ja słuchałem, ten drugi fajny nawet. Eremita to inaczej, władca półbóg. Chuj, nie będzie ten władca, pustelnik. No dobra, to już wiem. Złośliwy, ostry i szyderczy tekst to epitafium, pamflet, sochar, epicedium. Pamflet, kurwa. Które z tych słów w żaden sposób nie kojarzy się z szybkością? Witalin, akceleracja się kojarzy. Indolencja też nie. No i chuj, wygrałem. Przeliczanie, 1 punkt. Kurwa, 2. Udało się. Rozrywka. Jeśli potrafisz napisać te wyrazy, jesteś prawdziwym smakoszem. O. Jak to? To coś dla nas. Ten sos dodawany jest tradycyjnie do mięs przyrządzanych na grillu. Łatwe. Barbecue. Barbecue. To, barbecue. No ale kliknę tak barbecue, jak chcesz. Aha. A, mówiłem. Czy jestem smakoszem. Pyszny napój kawowy z dodatkiem spienionego mleka to... Cappuccino. To, nie? Nie, przez 2P. No jest przez 2P. Ale przez 1C. No dobra. No i mówiłem, kurwa, co? Widzisz?
Podawane tradycyjnie na makaronu mięsno-pomidorowy sos bolognese, kuchni włoskiej to... Bolognese. No to. Bolognese. Łatwy ten quiz. Niezwykle ostra papryczka to chili. Nie, no chili. To chili. Chili przez 2 i? Bardziej mi się zastanawiałem, czy przez 2 L czasem, nie? Bo ja chyba zawsze przez 2 L pisałem. No, tzatziki. Okay. Na pewno przystawka tzatziki. To drugie. To no. Francuski sos, którego nosunek z mąka to o, beszamelowy. Bemaszelowy. Baszamalowy, beszamelowy, bemaszelowy. Bemaszelowy, zajebisty. Marshmallowy. Ta korzena, przepraszam, stosowana jest do tego, gałka. Muszkatowa. Muszkatołowa. Gdzie to jest? Muszkatałowa, nie, muszkatołowa. O. Ta przygotowywana ten, fondue. Fondue. O. Fondue. Amerykański sos, guacamole. O kurwa, jak to się pisze teraz? Guacamole chyba to. Z amerykańskie? To guacamole, meksykańskie. Nazwa tej słodkowodnej, okoniokształtnej ryby. No nie wygląda jak okoń na tym zdjęciu. Nie bardzo. Nie wiem w ogóle. Talpia. Tilapia. Chuj wie, nawet nie słyszałem tego. Termiczną kawę z pianką parzy się... Espresso. Espresso. Gdzie jest ten? Espresso. Ten ser jest składnikiem wielu. Mozzarella. Mozzarella. O kurwa, nie wiem. Chyba przez 2 Z. A czym się różni drugie i trzecie? No, mozzarella. Kokcowy lub warzywny koktajl to smoothie. Smoothie. To. Chrupiące placki tortilli. Nachos. Nachos. Ile? No zajebiście. Fajne, pokaż więcej. Pokaż chuja. Dobra. Coś się pokazało więcej? A nie. 10 pytań wiedzy ogólnej, chuj z tą wiedzą. 20 egzotycznych owoców, czyli rozpoznasz. No to będzie ciekawa sprawa. To jest granat. Papaja. To jest granat, to jest figa z makiem, nie, jeszcze bez maku. Miechunka, brzmi jak biegunka. Bo to jest biegunka, którą masz przez miesiąc. I nie musisz biegać. No. Charakterystyczny kolor mysoczarnych kulecz. No dobra, to jest ten, co to jest? Papaja. Pitahaya. To jest tam awokado. Kiwi. Ogórek kiwi. Okiwano go, kurwa. Okiwano go. Znajesz ten poznajesz tą osobę? Ale fajna miniaturkę to jest fajna miniaturkę, poznajesz to. To jest tytuł tego filmu i ten obrazek, kurwa. Tak. Poznajesz ten Durian, papaja. Nie mam mango jest... chyba. A ja mam to w domu teraz, a nie za ten. Masz go? Mam go. To jest owoc, kurwa... Kaki. Owoc kaki u mnie w kibli pływa teraz. Nie, marakuja, no. Marakuja. Drinków jest zajebiste. Marakuja. Albo do lemoniatki. Ta lemoniatka z maku była dobra z tego. To jest smoczy owoc. Jackfruit. Taja. Jackfruit. Poznajesz to. Ogórki kochiwano. Melony. Melony to są? No to są dziwne. Melony, ja lubię melony. A takie ludzkie. O ja wiem, pomidory o smaku ślisk. To jest kaki. Co? To jest kaki, no. To są, kiedy to ogórki kiwane? Jestem ciekaw, jak to wygląda. To o, ty to lubisz, kurwa, fu, ja się fu. Nie lubię, trochę kupiłem kiedyś, tak tyle. Na zdjęciu widać, liczy. Po co miechunki, kurwa. Ten owoc jest niczym jatrowa pomarańcza. What? Gujawa. Kumkwat. Gujawa to chyba inaczej, bo na likwidy miała często. A weź pisz ogórek kiwano, jak wygląda, jestem ciekaw. Chuj. Ogórek kiwano. Lol, jak z Mario, jakiś granat z Mario. No, to wygląda kurwa jakiejś gry komputerowej. Ja pierdolę, zajebiste. No. 12 na 12 quiz, no i o to chodzi. O, czy wiesz jakiego zwierzęcia brakuje w tule, dawaj. Dobra. Jak dobrze znasz gwarę warszawską, o. Ciekawe, czy będziesz wiedział. Zabić drozda. Była taka książka. Naprawdę? A co to w kąpieli? To nie wiem, małpa w kąpieli. Ty faktycznie małpa w kąpieli. Opowieści z Narni? Lew. Lew chyba.
Osiołku. Obrazkowo kojarzę. Wilki szczury ludzie. I ludzie. Myszy i ludzie może. Nie może szczury by pasowało. No dobra, myszy to podobne. Władca pierścieni. Mów, motyli, szerszeni. Mów, chyba. Mów. Motyli. A to jest więcej liter. Czy to jest podpowiedź, czy to jest takie dla beki? Dla beki to jest, nie z much. Też bym dał. Brzydkie kaczątko. Czy wygąsionko. Milczenie złotem. Owiec. Milczenie owiec. Milczenie gęsi. Goryle węgle. Goryle? No. Zaklinacz węży. Nie, nie ma węży nawet. Karp i koni. Kukułek? Nie wiem, kurwa, węży. Koni. Lol, zaklinacz koni. Sekretne życie żółwi. Żółwi. Nie, pszczół chyba. No chyba tak. Ale to już żółwi pasowało. Sekretne życie żółwi. 101 dalmatyńczyków. Jamników. Harry Potter, zakon Feniksa. Sokoła. No dobra. Chuj, ten quiz. Dobra, zobaczmy, czy w Warszawie byśmy się... Trzeba z kimś sztamę? Naprawdę, to jest warszawski, kurwa, ten? Sztamę? Pić z kimś wódkę, nie odzywać się, wspierać się wzajemnie, przyjaźnić. Wspierać się wzajemnie. Można pić wódkę i tak dalej. No też. Kogo można obawiać się w autobusie, gdy nie ma się biletu? Frajera, groszaka. Ale czy to się tak ogólnopolsko mówi, kurwa? Gdy widzisz, że jest cinkciarza, to możesz u niego. Kupić na komu, zmienić walutę, zamówić taryfę do domu. Waluta. Jak walutę? No bo jest cinkciarz.pl. Tak? Taka strona w walutach, no. No to nie ma chyba takich, kurwa, na ulicy, do kantoru się idzie. Jeśli ktoś poprosi cię o flotę, to zapewne chodzi o papierosy. O kurwa, statki. Ogień. Cierpiasz to. No to łatwe, taksówkarz. No. Jak warszawiak zwróci się do kelnerki? Kurwa! Ono tu? Nie, wiesz co powiem? Gruba pijesz? No jak? Falbanka, garsonka, podjadka, rubaszka? Nie wiem, falbanka, kurwa? Rubaszka to był humor rubaszny był. To może kelnerski humor. Falbanka? Podajka! Nie, podajka. Tu podajka, garsonka. No to podobne, kurwa. Jury garson. Kiedy w końcu gdzieś dojdziemy, to znaczy, że się tam dotaskaliśmy, docifikaliśmy, dotorcowaliśmy, dotachaliśmy. Dotachaliśmy chyba. Nie! Dotaskaliśmy? Nikt tak nie mówi, kurwa. Słowem dreptak nazywa się. No konia, bo jest też pokazany. Na obrazku. Wiejski wóz. Więzienie. No ja bym powiedział, że dreptak tak to jest jakiś ten plac, po którym się chodzi, taki, że można podreptać tam i w ogóle. No nie wiem, co, wiejski wóz, kurwa? Naprawdę konia? No bez i zjebałeś. Sensu. Nie, tylko miałem barachła, określamy. Niegrzeczną zgraję dzieci, odrapany zajebałem kamienicę, graty. Ale barachły, mówi się, że barachło jebane, to jest dzieci chyba chodzi. No właśnie tak się też się mówi, ale stare rzeczy, graty. Aha. No też tak można. Nie tak. Fotograf to. No co zdjęcia robi, no. Dobiega, oprych, pacykarz, piszpan. Piszpan. Piszpan, kurwa, ten mandat. Piszpan pięć dych. Czy apasz i bandzier to synonimy? Nie. Tak. Jeżeli usłyszysz, że coś jest insze, to znaczy, że jest tańsze. No inne. Jednak nie. Insze. No inne. Kiedy ktoś ci powie, że właśnie ci się kimnął, to znaczy, że się pomylił, potknął się, ciosuje drzemkę. Kibitka. To bójka, wóz policyjny, potrawa z wieprzowiny, zgrana kobieta. Niezgrana kobieta. No i chuj, wóz policyjny. Kibitka, kurwa. Lodówa. Gdy szenrany oprych chce szamać, dlaczego? Zajebać. Chce jeść, chce się z kimś bić. Nie, szamać no jeść. No to... kurwa. Z którego to jest roku ten quiz? Rzeki i świata. Dawid, czyli umienny quiz wiedzy. To dla ciebie idealny. Dawaj, no ja rozwiązuję. No to masz, kurwa. No. Dawid, to idealny klas dla ciebie. David Copperfield to znany iluzjonista. No. Proste, proste. Jako David Beckham piłka nożna. Dobra. Duchowny i Refium X.
Dawid biblijny Izraela, który walczył z Goliatem, to ta sama postać? No pewnie nie, no kurwa, na chuj. A, jednak tak. A na który zdjęcie znajduje się Dawid Bowie? Na środkowym. A. Przełomowa kryż Dawida Schwimmera była rola poszukującego romantyka w systemie NBC. Przyjaciele, kurwa, na gdzie? Którego filmu nie wyrysował Dawid Lynch? No, myślę, że chłopak sferajny. No. O kurwa, wiedziałem. Na zdjęciu znajduje się David Cameron. Na środek. Co, kurwa? Dawid Gilada, dowodyński muzyk, pozdrowy Lucasa The Wall. No, mi się wydaje, że Led Zeppelin. W którym wieku David Hume... Kurwa, daj pierwszy. No kurwa, blisko byłem. No i dobra, jak... No 5 na 10, tak. No takim przeciętnym Dawidem jestem. Tak, taki wyszedłeś, taki jesteś. Fajnie. No fajnie. Taki swój wygląd, fajny. A weź teraz ty, po prawej, tam jest ten wzrok, Tarek? Bystry. Jak bystry jest twój wzrok? No weź po prawej. O. To. No. Mhm. No dobra. No dawaj. Słyszę klimat. Który odcień jest inny? O, no to wiem. A ty wiesz? Zobacz, po byś prawej, wiedział. Po prawej. No. Jestem teltonistą jak coś. Ej, a tu było jeszcze więcej. Ej, no to teraz wszystkie są inne. No który jest? Jeszcze inny? No, tamten, nie, to już jest, dobra. Weź oddal to. To łatwe. No właśnie, to... Który odcień jest inny, to... Co, serio? Który odcień jest inny, a tu zgadniesz? Środkowy u góry. No dobra, to środkowy łatwe. U góry. Tu też widać na dole. To. Też widać lewo. To. Jak będzie zielony, to padnę, to. Stary. To nie zrobię tego wtedy, jak będzie zielony. Widać to. Nie ma zielonego, i to. No łatwe. 10 na 10. Po prostu masz bystry wzrok. No chyba tak. 10 sposobów złości, czy jesteś chłodzącą encyklopedią? Pewnie nie, raczej. Czemu tam się nie ładują? A top? Co to jest top? Top tygodnia. Chując czy leń, chuj proste, zastanów się. Szybki test wiedzy ogólnej. Szybko rozgrzewka umysłu, lepsza niż poranna kawa, okej. Okay. No na pewno, kurwa w chuj. Jezioro Bajkał. No dobra, takie pytania, to sobie podziękuję. Potrafisz rozszerzać te popularne skrótowce. O, to fajne. Zawsze jadę PKP, co znaczy... Właśnie, kurwa, co znaczy PKP? Nigdy nie umiałem tego rozkminić. Publiczne koleje polskie, polskie koleje. No wiem, że K to koleje, ale... Jakie? Polskie koleje, ale jakie? Publiczne? Czy publiczne koleje polskie? Ja wiem. Polska kolej przejazdowa, to bym powiedział, to? Mi się wydaje, że państwowa. To? No ale mogę zmienić źle, daj sobie swoje. Nie, dobra, miałeś rację, państwowa. Polska kolej państwowa, no już będę wiedział, co jest PKP. Alternatywą dla przejazdu koleją są autokary, PKS, o kurwa. Publiczna komunikacja samochodowa. Powszechna komunikacja. Mi się wydaje, że przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej. No, kurwa, faktycznie. Ale jakość podróży bada CBOS. O kurwa, nawet nie wiedziałem. Centrum Badania Opiniotwórcze i Społeczne. No, nie wiem. Centralne Biuro Opinii Społecznej. Nie. Kurwa. Badania Opinii Społecznej, okej. Okay. Że państwo ochrania SOP. Służba Ochrony Państwa. Polityków. Polityków? Albo nie specjalne... wiem, daj, państwa może państwo. Służba Ochrony Państwa, no. ABW, ABW. ABW, nie ABW. ABW, ABW. ABW. Agencja Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego. Nie, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dobra. IPN. IPN? Instytucja Prawdy Narodowej? Polskiego Narodu i Pamięci Narodowej chyba, nie? Instytut Pamięci Narodowej, no. GOPR. To jacyś ten, Górska Ochrona. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, no chyba ta. ZAIX, o. Autorów i ten. Artystów i kabareciarzy? Nie. Autorów i kompozytorów. Tylko scenicznych? Może i scenicznych. SKOK, nie wiem. SKOK Kubiecza, Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.
No, to brzmi tak fajnie właśnie. No. NBP. Narodowy Bank Polski. Bank Polski, no. Niezależny. Najważniejszy nikt organ... biedny podobnie. NIK. NIK. R. Izba. R. Które R? No nic. NIK. NIK. R? Okej. Okay. Nie wiem, kurwa. Izba Kontroli. Word. O, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. No dobra. A wiesz, że wszędzie jest kurwa Word, a w zachodniopomorskim jest Zord? Wiesz o tym? No, no, mega Zordo. Zostaniesz mistrzem. Czego? 14 trudnych wyrazów, które każdy dorosły powinien znać. To dobra, ostatni quiz, jaki robimy, zobaczymy, czy znamy. No dobra. Transcendentny, istniejący poza granicami bytu lub poza granicami ludzkiego poznania. No, brzmi prawda. Sensownie. Prawda. Hełdożyć, lekkomyślnie wydawać pieniądze, hulać. Nie, to jest ruchać się. No właśnie. Nie, no dobrze. Drugie miejsce w stosunek płciowy, no. Plenipotencja, pełnomocnictwo, autoryzacja. Nie, no, to jest kurwa nie. Plenipotencja. Nie, tak. Mitrężyć, zlekaj z czymś, marnować czas. Chyba nie. No brzmi jak kurwa ktoś tak? By mi trężył cały czas na czymś. No dobra, no faktycznie. O, rachityczny, słabo rozwinięty, wątły lub lichy. Było go, że gołębi, kurwa. To nie wiem, czy to znaczy, że gołębi. Nie, chyba. No jednak tak. Prokrastynacja, zabieg operacyjny, więc pozbawić mnie wstęp płodności. Co? Chyba nie. Nie. Nomada. To jest ten, rasa... Tak, tak, to jest to. Człowiek często zmienia miejsce pobytu. No. Mizoandria. Patologiczny stan kobiet do mężczyzn? Coś podobie chyba, ale czy dokładnie to? Powiedzmy, że tak. Tracisz, już człowiek lekkomyślnie wydający pieniądze. Nie chyba. Tak? Tak łatwo by się to nazywało, że traci pieniądze i tracisz? Głupie. Fox Pass. Będzie pełna największa atrakcja. Nie. Nie, Fox Pass to jest kurwa, że coś jest... No właśnie. Fox Pass. Interlokutor, oskarżyciel. Chyba tak. Nie. A, rozmówca. No, to podobne. Tam ekwiwalentny, kurwa. Zawierający sobie wnętrzności. Nie. Tak? Tak? Ambiwalentny sprzeczności, kurwa. Ta odpowiedź była ambiwalentna. Invariant. Wariat. Najmniej korzystna opcja. Który wybór to ostateczność. Brzmi jakby tak miało być. Wariant to zjawisko stanu zmieniający się w czasie. Koherentny. Stan zmieniający się w czasie. Nie. No i chuj. No dobra. Zakończ no to siema. Odcinek. Siema.